czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. A to znak na naszej, dzisiaj na naszym zegarze, że jak mija godzina 18, to znaczy, że czas rozpocząć nasze wieczorne spotkanie. Dziś będziemy rozmawiać na temat, który nazwałbym z kategorii wyzwań, takich wyzwań i zawodowych, i osobistych, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób można reagować na przemoc seksualną, ale tą, która wydarza się w przestrzeni internetowej, czyli w sieci. Na tapet weźmiemy przede wszystkim tę przemoc, która jest obecna wśród dzieci i młodzieży. Także przed nami dość intensywny, merytoryczny i mam nadzieję konstruktywny czas dla nas wszystkich. Na początek, zanim przejdziemy do dalszego cyklu, do takiego momentu, w którym zajmiemy się już merytoryką naszego spotkania, mam do Państwa prośbę o wypełnienie ankiety na początek. Mamy taki zwyczaj, że badamy wiedzę, z którą Państwo się utożsamiacie na początku wydarzenia i to samo powtarzamy na końcu wydarzenia. Dzięki temu też badamy, w jaki sposób to nasze wydarzenie pomogło, wpłynęło jakoś na postrzeganie Państwa przez Państwa tego tematu. Także w czacie znajduje się ankieta, już Państwo widzę, głosujecie, my to widzimy na monitorach. I przechodzimy, proszę Państwa, dalej. W takim razie miło mi przedstawić, Szanowni Państwo, nasze ekspertki, gościnie wyjątkowe, specjalistki w dziedzinie. Przyznam szczerze, że niełatwo było panie złapać i zaprosić, ale udało się nam. I zacznę od Ewy. Ewa Dziemidowicz, psychoterapeutka, trenerka, ekspertka do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Przede wszystkim tak najsilniej nam znana z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ewa pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i rodzinami w poradni Dziecko w sieci, właśnie w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ewa prowadzi także szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa. No i my jesteśmy właśnie dzisiaj, mamy tę przyjemność, że także dla nas Ewa ten kawałek ekspercki odsłoni i pokaże z nami. Dzień dobry, cześć Ewo. Dzień dobry Państwu, cześć Maćku. Naszą drugą gościnią jest Katarzyna Hernandez, pedagogzka, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Katarzyna od 15 lat zaangażowana jest w tematykę bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa online. Katarzyna, można powiedzieć, że jest współtwórczynią takiego środowiska, które kształtowało edukację cyfrową i wykorzystywanie nowych technologii. Wielokrotnie występowała jako prelegentka na konferencjach krajowych i zagranicznych. No i można powiedzieć, że taką obecnie bardzo ważną funkcją, obszarem zawodowym, w którym jest Katarzyna, to kierowanie zespołem edukacji cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Dobry wieczór, cześć Kasiu. Dobry wieczór Państwu, cześć. Proszę Państwa, to w takim razie ja jeszcze na koniec może tylko powiem, że ja nazywam się Maciej Wojdyna i no dziś będę głosem nauczycieli. Tak sobie myślę, że chyba najuczciwsze to, co mogę dla Państwa, naszych odbiorców zrobić, to być głosem środowiska, które w jakiś sposób potrzebuje
skonfrontować się z tym tematem. Myślę, że to jest słowo konfrontacja jest dobrym słowem, ale mam takie poczucie i jakieś takie głębokie poczucie bezpieczeństwa, że z naszymi ekspertkami ta konfrontacja będzie przebiegała w dobrej i bezpiecznej atmosferze. Zatem proszę Państwa, wszystkie formalności mamy za sobą, możemy przejść do meritum spotkania. Ja będę prowadził rozmowę z naszymi gościniami, natomiast zachęcam też Państwa do aktywności na czacie. Będę starał się jednocześnie słuchać naszych ekspertek, ale także spoglądać na czat, aby móc też wydobywać te informacje, które są dla Państwa istotne. Zatem do meritum, Szanowni Państwo. I chciałbym rozpocząć nasze spotkanie od takiego uporządkowania tematyki. Wielu z nas, myślę, może borykać się, mogę też mówić za siebie, że często ja jako nauczyciel borykam się z taką nomenklaturą, z takim słownictwem, takim wyznaczaniem granicy między tym, czym jest w ogóle przemoc, jak definiować przemoc seksualną i czym jest przemoc seksualna w sieci, czyli trzy takie zagadnienia, czym jest przemoc, przemoc seksualna i przemoc seksualna w sieci. Ewo, jeśli mógłbym Ciebie poprosić jako pierwszą o wypowiedź. Oczywiście. Chciałam też zacząć od tego, że bardzo cieszę się, że jesteśmy tutaj w tak licznym gronie. Ten temat przemocy seksualnej online wobec dzieci, wobec młodzieży jest mi tematem bardzo bliskim. Z takimi osobami pracujemy u nas w poradni i też ta potrzeba zarówno wiedzy, ale też takiej wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób reagować, ale też jakie działania profilaktyczne prowadzić. No widzimy tutaj taką dużą potrzebę, żeby też osoby dorosłe były w tym temacie przygotowane. I teraz wracając do twojego pytania, Maćku, no to przemoc może przyjmować wobec dziecka, może przyjmować różne formy. Może mieć formę fizyczną, seksualną lub emocjonalną. I teraz według Światowej Organizacji Zdrowia ta definicja przemocy fizycznej wobec dziecka jest takim działaniem, w wyniku którego dziecko doznaje fizycznej krzywdy albo jest tak potencjalnie taką krzywdą zagrożone. I ta krzywda następuje w wyniku interakcji z osobą dorosłą, z osobą na przykład z rodzicem, z osobą, która sprawuje nad dzieckiem kontrolę, ma w nim władzę, której dziecko też ufa i z osobą, która jest za dziecko odpowiedzialna. Ta przemoc emocjonalna, zwana również psychiczną, jest trudniejsza do zdefiniowania, dlatego że nie ma tutaj przekroczenia takiej jednoznacznej granicy, na przykład, że dziecko zostaje uderzone. Natomiast to z kolei, jak to jest zdefiniowane, znowu tutaj będę się posiłkować definicjami WHO, no to jest taka sytuacja, w której brakuje takiego środowiska wspierającego dla dziecka i wydarzają się takie rzeczy, które są krzywdzeniem, takie na przykład jak obrażanie, ośmieszanie, upokarzanie, oczernianie, grożenie dziecku, zastraszanie dziecka. Natomiast wykorzystywanie seksualne to jest taka sytuacja, w której dziecko angażowane jest w aktywność seksualną, na którą nie jest której ani nie jest w stanie w pełni zrozumieć, ani też na którą nie może udzielić świadomej zgody. Czyli dziecko jest wykorzystywane seksualnie wtedy, gdy na przykład dochodzi do bezpośrednich fizycznych kontaktów o charakterze seksualnym i to jest wtedy wykorzystanie seksualne z dotykiem, jak również to może być taka sytuacja bez kontaktu fizycznego i wtedy jest to wykorzystanie seksualne bez kontaktu fizycznego. Wykorzystanie seksualne online, kiedy mówimy o przemocy seksualnej online, to mamy tutaj na myśli przede wszystkim takie sytuacje, gdzie dochodzi do uwiedzenia dziecka. Uwodzenie, grooming w sieci to jest taka sytuacja, w której osoba dorosła nawiązuje z dzieckiem relacje, korzystając właśnie z internetu, komunikatorów i innych narzędzi takich technologicznych w celu wykorzystania seksualnego, czyli albo doprowadzenia do spotkania i wykorzystania seksualnego podczas takiego spotkania, albo i, bo jakby to może współwystępować, pozyskania od dziecka materiałów o charakterze pornograficznym. I to jest właśnie jakby tak ta definicja tego groomingu czy uwodzenia w sieci. Dziękuję bardzo. Kasiu, tak, proszę bardzo. Znaczy w ogóle ja jeszcze też zanim w ogóle zacznę, to chciałam tylko tak, bo tutaj bo tak zostałam szumnie przedstawiona jako tak współtwórczyni tutaj tego całej edukacji. Tutaj no ja nie chwalę. Po pierwsze, jeśli już, to
myśmy zaczynały razem z Ewą, więc tutaj obie jesteśmy w równym stopniu, tak, współtwórczyniami, natomiast myślę sobie, że tutaj nie można zapomnieć o jakby pionierze i naszym takim no, osobą, która nas uczyła tego wszystkiego, czyli Łukaszu Wojtysiu, tak nie zapominajmy tego nim, bo no, tutaj jeśli mówić o pionierach i o współtwórcach i w ogóle twórcach, no, to jest osoba gdzieś tam zawsze gdzieś tam jest, tak, i zawsze jest moim takim jakimś mentorem i pozostanie nim. Natomiast tutaj no, nie za bardzo wiem, co mogę dodać, jedynie może to, że grooming, to tak w zasadzie mówimy o groomingu w internecie, a ten grooming to tak naprawdę jest takie zjawisko, które było wcześniej też w oderwaniu od internetu, ono istnieje, bo to jest po prostu uwodzenie dziecka. Ono teraz faktycznie funkcjonuje bardziej jako, znaczy tak grooming mówi się bardziej w relacji do internetu, do tej relacji takiej dorosłe dziecko w sieci i do tego całego procesu uwodzenia dziecka online. Jednak ono się wywodzi z takiego no, po prostu uwodzenia gdzieś tam, tak, w ogóle dziecka w sieci. I tutaj no, rzeczywiście ta relacja taka dorosłe dziecko jest kluczowa, tak, w ogóle w całej tej tutaj tematyce, o czym mówimy. Już sobie też myślę, bo nie wiem, czy to tak wybrzmiało, że jednak ta przemoc seksualna to też jest taka każde zachowanie, które jakby doprowadza do takiego niechcianego kontaktu w sferze seksualnej, więc to, żeby jeszcze też wybrzmiało, że no, jakieś takie to są sytuacje, w których dziecko nie chce lub nawet nie jest świadome, że jest wciągane w taką sytuację i prowadzi właśnie do, no, do tego, że dziecko jest ofiarą przemocy seksualnej w sieci. Mhm, dziękuję. Ja tak sobie myślę, że może jeszcze wracając do tego groomingu, bo on też będzie takim przedmiotem naszego spotkania. Pewnie część z Państwa zna taką kampanię, którą Fundacja zrobiła 20 lat temu pod tytułem Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Wtedy pierwszy raz ten temat, to był 2004 rok i pierwszy raz zbadano, zauważono taki problem uwodzenia dziecka w sieci. Od tamtego czasu nasze rozumienie tego problemu, czym on jest, jak się przejawia, kim jest sprawca, jak reagują dzieci, no, zmieniło się diametralnie. W tym roku zrobiliśmy, można powiedzieć, taką odświeżenie tej kampanii, i tutaj to hasło się zmieniło na niby wiadomo, kto jest po drugiej stronie, bo wiemy też i Państwo pewnie też jesteście świadomi, to nam pokazała Pandora Gate, że bardzo często też młodzi ludzie aktualnie mają poczucie, że wiedzą, z kim rozmawiają po drugiej stronie, że to nie jest ktoś zupełnie im obcy, tylko że jest to osoba, którą znają z social mediów, którą znają z YouTube'a i z którą wchodzą w kontakt i padają ofiarą no właśnie uwodzenia czy przemocy seksualnej. Także no, obserwujemy na przestrzeni tych lat też taką dużą zmianę, o ile wcześniej definiowaliśmy grooming jako taki proces, w którym sprawca podejmuje wiele działań, żeby uwieść dziecko. To od poznania dziecka, tak? Od poznania do... Do tej dalszej części. Przepraszam, że tak wchodzę. Tak, tak, pewnie, że ten proces właśnie przebiega, że znajduje dziecko w jakichś obszarach internetu, gdzie dziecko jest aktywne, czy w mediach społecznościowych, nawiązuje ten kontakt, rozwija ten kontakt, buduje relacje, buduje zaufanie, wprowadza powoli treści seksualizujące, czyli zaczyna zadawać jakieś pytania, dzielić się jakimiś informacjami, czy wysyłać jakieś zdjęcia, a potem dochodzi do tego, kiedy ta relacja już jest zbudowana, dochodzi do takiego zapytania o właśnie materiały o charakterze pornograficznym, czy tego dążenia do spotkania. Tak teraz wiemy, że to jakby to takie klasyczne rozumienie groomingu, czy to cały czas bywa, że wydarza się w ten sposób, natomiast bardzo często wydarza się też zupełnie inaczej, gdzie sprawcy w pierwszych naprawdę minutach czy sekundach wręcz kontaktu z dzieckiem ujawniają, czego od dziecka chcą, wysyłają swoje zdjęcia swoich genitaliów, czy namawiają na spotkanie. I też obserwujemy, że dzieci często w takie sytuacje wchodzą i decydują się na przykład takie zdjęcia czy materiały produkować, wysyłać i tak dalej. Także trudno, to nie jest taki proces aktualnie taki linearny, wiemy o nim o wiele więcej i wiemy, że rzeczywiście to się bardzo, bardzo zmieniło. Też myślę, że ta świadomość się zmieniła, prawda? Że jednak jesteśmy bardziej świadomi tego, że bo pamiętam ten Wojtek, to była taka reklama, znaczy ta kampania i
wywoływała taki szok, że w ogóle ludzie nie mieli świadomości tego, że faktycznie po tej drugiej stronie to jest nie ten, nie ta osoba, za którą się podaje te 20 lat temu. Teraz już mamy większą świadomość tego, że po drugiej stronie może nie być ta osoba, która, za którą się ktoś, tak, którą się podaje, natomiast no, zmienił się zupełnie charakter tego, tej relacji, to co mówiłaś ty, Ewa, właśnie, że teraz już nie ma tego uwodzenia, tego, że no, dzień dobry, zdobywania zaufania, tylko po prostu od razu jest to po prostu bardzo szybka i bardzo taka bezpośrednia tak relacja, znaczy prośba, i która się kończy bardzo często właśnie jakimś takim no, otrzymaniem tego, o co się prosi. To znaczy, to zależy, bo jakby to, w jaki sposób ten proces uwodzenia przebiega, zależy zarówno od jakby potrzeb sprawcy, jak i potrzeb ofiary. No bo kiedy myślimy o dziecku, które jest ofiarą uwodzenia, no to za zachowaniami dzieci online kryją się różne potrzeby i różne, często różne deficyty. Więc w zależności też od dziecka ten proces będzie przebiegał tak albo inaczej. No, możemy powiedzieć, że pocieszające jest to, że takie brytyjskie badania, no bo też w Polsce trzeba powiedzieć, nie badamy tego problemu aż tak, jakbyśmy mogli czy potrzebowali. Natomiast brytyjskie badania pokazują, że jednak bardzo dużo dzieci, których sprawcy zaczepiają, nie reaguje na te zaczepki, blokuje sprawcę, wie jak się zachować, gdy nie wchodzi w tego typu interakcje. Natomiast jest pewien odsetek dzieci, które w związku właśnie ze swoimi różnymi uwarunkowaniami, deficytami, czy w środowisku takim rówieśniczym, rodzinnym, wewnętrznym, na tego typu zaczepki, czy na tego typu zachowania ze strony osób dorosłych w sieci, no reagują także w te relacje wchodzą. Dziękuję Wam bardzo za wprowadzenie nas do tego tematu. I teraz ja pozwolę sobie przytoczyć perspektywę nauczycielską, no bo jestem w jakimś procesie dydaktycznym, jestem w procesie wychowawczym, no tak, jestem w dynamicznych jakichś procesach z dziećmi lub młodzieżą. No i słyszę teraz głos ekspertek, słyszę o dynamicznym procesie, słyszę o tym, że dużo rzeczy wydarza się w sieci, słyszę też o pewnego rodzaju takiej zmianie, że to już nie jest linearne, takie, że można to jakoś tak procesowo wyłapać, tylko że często to jest jakieś dynamiczne. No i pytanie, no nie wiem, czy będziemy w stanie odpowiedzieć, może wy będziecie miały jakieś wskazówki dla nas, nauczycieli, jak w ogóle nie bać się wejść w ten temat, wiecie, no bo bycie wewnątrz szkoły no nie daje bardzo dużo takich narzędzi sprawczości. Myślę, że też ten temat jest jeszcze przez nas, nauczycieli, niezbyt mocno zgłębiony. No dziś mamy taki kawałek ekspercki, że możemy pogłębić tę wiedzę. Czy macie dla nas jakieś wskazówki takie dotyczące tego, jak wejść w temat i jak się, no nie bać wchodzić w ten temat? Kasiu, chcesz zacząć? Dobrze, to ja może powiem ze swojej perspektywy takiej nauczycielskiej, bo ja też pracowałam jako nauczycielka przez pierwsze kilka lat swojej pracy zawodowej i tak sobie myślę, że no po prostu, że trzeba po prostu nie tylko wejść jakby w ten temat, tylko w ogóle wejść, jakby chcieć wejść w życie dzieci, jakby żeby być częścią tego, co one przeżywają, bo ja uczyłam lat temu już bardzo dużo i pamiętam wtedy w ogóle była taka modna bardzo piosenkarka, Hannah Montana się nazywała. I na przykład i one, te dzieci się ubierały jak ona i starały się być jak ona. Ja zupełnie nie rozumiałam jakby tak, co one robią w ogóle, czemu one w taki sposób się zachowują, czemu to śpiewają, czemu takie opowiadania piszą, a nie inne. I dopiero w momencie, kiedy ja z nimi usiadłam i zapytałam się, słuchajcie, a z czego to wynika, co wy robicie, tak? Co wam powoduje, czemu ona się wam podoba i dlaczego jej słuchacie, dopiero jakby wtedy wszystko mi się poskładało w jakąś jedną taką całość. I od tamtej pory właśnie tak sobie myślę, że to jest właśnie jedno rozwiązanie dla nas nauczycieli, żeby po prostu być z tymi dziećmi, towarzyszyć im w tym, co one robią i wtedy dużo łatwiej nam jest zrozumieć, jakie mają problemy, z czym się mierzą teraz. No i dużo łatwiej jest wtedy pomóc, zapytać i w ogóle też i zaufanie do nich po prostu, znaczy uzyskać to, że one mają do nas zaufanie i też nie boją się o tym powiedzieć, bo jakby to jest jakby kluczowe też to, że,
że dziecko nie boi się przyjść do nas i powiedzieć, że z czymś się mierzy, tak? To jest też ważne. Kolejna rzecz, no to to jest w ogóle, jeżeli mówimy tutaj o wykorzystaniu seksualnym, o przemocy seksualnej, pornografii, w ogóle podejmować temat, no nie bać się, oczywiście w dostosowaniu do wieku, tak, ale nie bać się jednak podejmować tego tematu i też pokazywać dzieciom, że to jest tak naprawdę temat jak każdy inny, tak, i że jak mamy zagrożenia w sieci, mamy cyberprzemoc, mamy nie wiem, pewne niebezpieczne treści, mamy też grooming i jest to jakimś problemem w sieci, z którym one mogą się zmierzyć, też żeby one wiedziały, że coś takiego jest i że ja też wiem, o czym ja mówię, że po prostu że to dziecko po prostu w sytuacji, kiedy się z czymś takim zmierzy, no to wie, gdzie może tej pomocy szukać, że po prostu może do mnie podejść, powiedzieć, że coś takiego się wydarzyło, po prostu otwarcie ze mną porozmawiać, tak jako nauczycielem. Więc myślę, że to takie jest kluczowe, żeby być, towarzyszyć i po prostu no, nie demonizować, nie reagować jakoś w taki sposób karcący czy winiący dziecko, tylko po prostu no, starać się pomóc i być takim partnerem w rozmowie. Ja tak sobie myślę, że dobrze jest w ogóle zacząć od takiego zadania sobie pytania, czy ja jestem osobą, do której dzieci zwracają się, młodzi ludzie zwracają się ze swoimi problemami, czy sama bym do siebie, gdybym była osobą nastoletnią, to sama bym do siebie przyszła opowiedzieć o jakichś intymnych, czy przestraszających, czy trudnych sytuacjach. I jeśli tak, to super, a jeśli nie, to co mogę zrobić, żeby taką bezpieczną osobą dla młodych ludzi być? Można też porozmawiać o tym, czego oni potrzebują i też dowiedzieć się na przykład, czy nie wiem, w szkole jest taka osoba, z którą oni czują się bezpiecznie i do której mogą przyjść. Jak prowadzę zajęcia w szkołach, to często o to pytam, kim jest taka bezpieczna osoba i są bardzo różne, niekoniecznie to jest psycholog czy psycholożka, bardzo często to jest jakaś konkretna pani, która akurat ma taki sposób bycia, czy tak buduje relacje z dziećmi, że one czują tą gotowość i zaufanie, żeby rozmawiać z nią o trudnych rzeczach. Więc z jednej strony to kim my jesteśmy i na ile my jakby rzeczywiście dajemy dzieciom tak odczuć, że jesteśmy tą osobą, z którą one mogą rozmawiać. Druga rzecz to jest taka, że i tu Kasia o tym już powiedziała trochę, ale że jakby tworzenie tego settingu, czyli że dziecko wie, że ja umiem o tym rozmawiać. Czyli jeżeli prowadzę zajęcia profilaktyczne i używam konkretnych pojęć, jakby tłumaczę pewne zjawiska, to wiadomo, że ja się nie wstydzę tego tematu, że to nie jest dla mnie temat tabu i że jak dziecko do mnie przyjdzie, to ono nie będzie musiało się jakoś mną zaopiekować, bo nie wiadomo, czy pani czasem się nie zaczerwieni albo nie zacznie jąkać, tylko wiadomo, że ze mną można o tym porozmawiać, bo ja rozmawiam o tym w taki normalny sposób i normalizuję te kwestie dotyczące seksualności, dojrzewania. To jest normalne, że te dzieci ciekawi, że mogą się wydarzyć różne sytuacje i że jakoś one mogą mieć dylematy w tym obszarze i że ja jestem osobą, z którą można o tym porozmawiać. To takie dwie mi rzeczy przychodzą do głowy. Myślałam jeszcze o czymś i być może to do mnie wróci, bo teraz jakoś mi rzeczywiście umknęło. Ważne jest to, żeby też, bo tak jak to co my wiemy, to do nas najczęściej trafiają rodziny, w których to jednak rodzic odkrył, że dziecko jest ofiarą uwodzenia. Natomiast w szkole to wydarza się częściej w taki sposób, że na przykład przyjaciele czy przyjaciółki częściej dziecka jakby mówią na przykład zaniepokojone pani psycholog czy pani nauczycielce czy panu właśnie, że coś takiego się dzieje, że nie wiem, Zosia rozmawia ze starszą osobą czy coś takiego, więc też taki sygnał o tym w trakcie tego procesu edukacyjnego, taki sygnał, że to nie jest powiedzmy bycie konfidentem, to nie jest jakaś zdrada przyjaciółki, tylko że w sytuacji zagrożenia, jeżeli ja powiem o sobie dorosłej, że coś się dzieje z moją przyjaciółką czy przyjacielem, no to jest wyraz troski i też wspieranie właśnie młodych osób, dzieci w tym, żeby one znały to rozróżnienie, że to nie jest tak, że one działają na szkodę swojej bliskiej osoby rówieśniczej, tylko że
rzeczywiście, że kiedy o tym powiedzą w takiej sytuacji, no to, że to jest wyraz troski i że ktoś wtedy może pomóc. Tu są potrzebne rzeczywiście jasne, konkretne komunikaty, że w takich sytuacjach związanych z uwodzeniem potrzebny jest dorosły, który tą sytuację zatrzyma i który dziecku pomoże i że ta pomoc osoby dorosłej jest kluczowa, że nie wystarczy, że rówieśnicy jakoś sami się nad tym zastanawiają. Dziękuję Wam bardzo. Myślę, że ja tak, wiecie, przepracowuję trochę na sobie w imię tu wszystkich naszych odbiorców, tak czuję się spokojniej. Bardzo Wam dziękuję. Usłyszałem takie propozycje od Was, jak w ogóle podejmowanie tematu, takie spotkanie się samego z sobą, nauczyciela, nauczycielki, którą jesteśmy, żeby w ogóle zaznajomić się z tym tematem, nazywanie tego, co wewnątrz tego tematu się znajduje. Bardzo ciekawe to, co Ewo powiedziałaś na temat tego, żeby zadać sobie w ogóle pytanie, czy jestem taką osobą, do której sam bym się zwrócił z pomocą. Ja pozwolę sobie rozszerzyć to pytanie, że jeżeli nie jestem taką osobą, bo mamy różne predyspozycje, możemy być w czymś innym doskonali, to możemy też kształtować sobie taką postawę, kiedy pokazujemy inne drogi też, albo właśnie być drogowskazem wtedy, jeżeli nie jestem tym adresem docelowym. I ta pomoc rówieśnicza, podzielę się też z Wami i z Państwem tym, że ja byłem przez 2 lata rzecznikiem praw uczniowskich w szkole i rzeczywiście ta pomoc rówieśnicza jest bardzo ważna i też ja często z młodzieżą w ten sposób rozmawiałem, żeby jednak uzyskiwali zgodę. I paradoksalnie tej zgody wcale nie jest tak trudno uzyskać od osoby, która potrzebuje pomocy, bo ona gdzieś jednak tej pomocy potrzebuje. Może ja tylko dodam, że to nie chodzi też o to, żeby przerzucać teraz odpowiedzialność na rówieśników, żeby to oni dbali o zdrowie psychiczne swoich tam kolegów, koleżanek, ale właśnie często, kiedy zostają z tym, kiedy zostaję sama z tym, że wiem, że moja koleżanka na przykład właśnie, nie wiem, rozmawia ze starszym mężczyzną i że wysyła mu jakieś zdjęcia, to jest większy ciężar dla dziecka, osoby nastoletniej, niż kiedy podzieli się tym z osobą dorosłą i wie, że ta sytuacja zostanie zaopiekowana. Także tutaj oczywiście w takim zachęcaniu do tych interwencji, no to jest takim, potrzebna jest taka duża uważność, żeby też nie, oczywiście nie obciążać tych młodych osób koniecznością reagowania, ale też wskazywać te możliwości. Normalizować, nie? Normalizować to, że reagujemy, żeby też było wiadomo, że jak jest taka sytuacja, to nie jest nic złego, że to nie jest właśnie zdradzenie sekretu, tak, tylko pomoc po prostu koledze czy koleżance. No i to, co Ewa powiedziałaś, jest zdjęcie z siebie trochę tego, no, takiej odpowiedzialności za tą osobę. No właśnie, tak, żeby to nie iść w kierunku ciężaru odpowiedzialności, ale takiej partycypacji w tej sytuacji, prawda, żeby można było się z tą odpowiedzialnością jakoś podzielić. Chciałbym teraz Was poprosić, bo użyłyście wielokrotnie słowo uwiedzenie, ono się tak przewijało i chciałem zapytać z perspektywy nauczyciela, jak możemy mówić w ogóle o uwiedzeniu, ale też może jak moglibyśmy je rozpoznawać, to uwiedzenie w kontekście przemocy seksualnej w sieci. No to tak jak mówiłam, to jest relacja, którą relacja nawiązywana online, która ma na celu wykorzystanie seksualne, czyli właśnie doprowadzenie do spotkania i wykorzystania seksualnego, bądź też wykorzystania seksualnego poprzez nakłanianie, manipulowanie dziecka do tworzenia materiałów pornograficznych. Więc to jest to, co może się w tym mieścić, w tym uwodzeniu. My też mówimy czasem o tym grooming, to jest z angielskiego, to znaczy dokładnie to samo. I tutaj opowiadając o tym zagrożeniu młodym ludziom, no potrzebujemy oczywiście inaczej to wyjaśnić niż definicyjnie, tylko powiedzieć o tym, że to znaczy w ogóle po pierwsze wiele młodych osób kojarzy tą, ponieważ ta kampania nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie, była w podręcznikach szkolnych, więc wiele młodych osób ją kojarzy, ale dobrze jest rzeczywiście powiedzieć o tym, że w internecie bardzo łatwo jest podawać się za kogoś innego, nie wszyscy sprawcy przemocy to robią, ale część z nich tak, w jaki sposób można weryfikować
weryfikować, jakby, czy osoba po drugiej stronie rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. W jaki sposób można rozpoznać, że tak zwane, rozpoznać tak zwane czerwone flagi. I myśląc o uwodzeniu w sieci i takiej profilaktyce, tak naprawdę potrzebujemy zrobić krok wstecz i w ogóle porozmawiać z młodymi ludźmi o relacjach, bo wielu młodych ludzi ma, jakby no, właściwie nie wszyscy młodzi ludzie, po prostu uczą się o relacjach, czym są relacje romantyczne, czym są bliskie relacje i też czym jest przemoc relacyjna. I niestety o tej przemocy relacyjnej uczą się często poprzez to, że jej doświadczają, a nie poprzez to, że pewne rzeczy wiedzą. I teraz, żeby młody człowiek był wyposażony w taką wiedzę, no to potrzebuje to usłyszeć albo od swoich rodziców bliskich, czy bliskich opiekunów i tak dalej, albo potrzebuje dowiedzieć się tego w szkole, czyli na przykład na co może zwracać uwagę, co powinno zapalić tak zwaną czerwoną lampkę w głowie młodego człowieka, jakie zachowania w relacjach nie są okej. I to nie jest tylko zestaw oczywiście zachowań, które będą ze strony sprawcy przemocy seksualnej, bo część tych zachowań, takich jak na przykład pewne takie zachowania manipulacyjne czy zmuszanie do czegoś, mogą się wydawać też jakby w grupach rówieśniczych, ale świadomość tego, na co zwracać uwagę, co powinno niepokoić, co nie jest okej w relacjach, oraz dla przeciwwagi, co jest okej, czyli te wszystkie zielone flagi, na co, jakby, kiedy czuję się dobrze w relacjach, co potwierdza, że ta relacja jest dobra. I tu jeżeli chodzi o te czerwone flagi, no to możemy właśnie mówić o takich sytuacjach, że ktoś kogoś do czegoś zmusza, na przykład do wysyłania swoich zdjęć czy jakichś filmików, że namawia, pomimo że ta osoba odmawia, że próbuje kontrolować, gdzie ta osoba jest, co ona robi, bo to też jest takie zachowanie sprawców przemocy seksualnej, że czasem jakby domagają się takiej ciągłej dostępności dziecka, że na przykład prawi bardzo dużo komplementów i że buduje relacje w takim oparciu o to, że daje dużo pozytywnego feedbacku. No i proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakie to jest właściwie trudne, bo też mówiąc o tych sytuacji takich, nie wiem, zachwytów i komplementów, tak naprawdę możemy też, jakby tutaj wpisują się też takie pierwsze zakochania, które też mogą realizować się właśnie w taki sposób. No ale mimo wszystko no, potrzebujemy jakby uczyć dzieci, jak to rozróżniać, bo część takich zachowań w tym długim procesie, przedłużonym procesie uwodzenia, część tych zachowań, ona może się być tak, w takim pierwszym jakby odbiorze pozytywna, czyli jest ktoś, kto dba, jest ktoś, kto pyta, jest ktoś, kto się interesuje, jest ktoś, kto mówi, ale jesteś mądra, ale jesteś fajny, ale super się z tobą gada, prawda? I daje takie różne jakby emocjonalne wsparcie, ale też taki pozytywny feedback, czy taką walidację zewnętrzną, której dziecko może potrzebować. Więc tym bardziej tutaj potrzebujemy dzieci uczulać właśnie na te czerwone flagi, czyli z jednej strony, tak jak mówiłam, manipulacja, przymuszanie, pokazywanie treści o charakterze seksualnym, niechęć do tego, żeby pokazać się na kamerce, chociaż nie każdy oczywiście sprawca przemocy seksualnej ukrywa swój wiek, więc to nie jest taka stuprocentowa weryfikacja. Co jeszcze? Takie właśnie domaganie się dostępności, prośba czy namawianie raczej, czy manipulowanie w kierunku zachowania tajemnicy. W taki sposób na przykład, że ktoś mówi, o nikt nie zrozumie naszej relacji, nie? Będą chcieli nam zaszkodzić, będą chcieli nas zniszczyć, a ja cię kocham, prawda? To jest prawdziwa miłość, a nikt tego nie zrozumie, albo lepiej nie mów rodzicom, bo zabronią nam ze sobą gadać, a przecież tak fajnie nam się gada. Więc wszystko to jakby, co służy temu, żeby zachować tą relację w tajemnicy przed osobami bliskimi. Obietnice jakichś, nie wiem, giftów, podarunków, prezentów w zamian za jakieś zachowania, ale też takie zachowania pod tytułem, no jak mi nie wyślesz zdjęcia, to zerwę z tobą znajomość, to jest taki dowód miłości, pokaż mi, że mnie kochasz. Jakby różne te mechanizmy potrzebujemy obnażać, tak żeby dziecko w danym momencie, kiedy coś takiego się wydarza, mogło je rozpoznać. Nie znaczy oczywiście, że ta relacja nie będzie dla niego tak ważna, że i tak temu ulegnie, ale dla wielu dzieci jakby będzie to pomocne i wtedy jakby będą umiały też zareagować. I znowu kolejna rzecz, no to nie tylko edukowanie w stawianiu granic, takiemu mówieniu nie,
ale też rzeczywiście ćwiczenie tego z dziećmi. Bo to jest trochę tak, proszę Państwa, że my czasem, no to jest tak jak powiedzenie komuś, no bądź asertywny, ale co to właściwie znaczy? Też jak mówimy dzieciom, w jakich sytuacjach mogą powiedzieć nie, to dla nich nie zawsze jest to łatwe. Dlatego też szukanie wspólnie z nimi takich sposobów, w jaki sposób, jakby jak stawiać granice, co konkretnie można powiedzieć, jak można zareagować, jak można zablokować. Nam się może wydawać, że dzieci, które są takimi tymi cyfrowymi tubelcami wychowanymi online i tak dalej, bardzo znają te wszystkie narzędzia. Natomiast wiele młodych osób nawet nie wie, że jest taka możliwość zablokowania drugiej osoby, czyli skorzystania z takiej najbardziej podstawowej, że ja mogę kogoś zablokować, ten ktoś nie będzie do mnie pisał i nie będzie miał możliwości kontaktu ze mną. I że to jest jakby, i że w ten sposób jestem chroniona. Jakby dużo takiej podstawowej wiedzy dotyczącej tego, jak chronić siebie, jak rozpoznawać sytuację uwodzenia. I znowu, to też nie jest jedne. Ja wiem, że też to, co ja teraz powiem, to jest trudne, dlatego że ten program jest szkolny, jest tak przeładowany i jest tyle tematów, które należy poruszyć, no, że bardzo trudno jest prowadzić taki dialog, prawda, na jeden konkretny temat, ale to jest potrzebna więcej niż jedna rozmowa, powracanie do tego, przypominanie też młodym ludziom, bo to, o czym potrzebujemy pamiętać, to, że sytuacje uwodzenia w sieci to też są sytuacje, w której młoda osoba po prostu się zakochuje. Jeżeli mówimy o tym okresie nastoletnim, no to jest taki czas, gdzie to taka chęć na tą romantyczną relację, poszukiwanie takiego, nie wiem, chcę mieć chłopaka, chcę mieć dziewczynę, chcę sobie z kimś gadać i tak dalej, no to jest bardzo aktywne i to jest po prostu normatywne w wieku adolescencji. No więc młode osoby też często się zakochują, że dla nich ta relacja staje się ważna. I wtedy mogą chcieć ją bardziej chronić, bardziej ukrywać i też nie wierzyć na przykład, że ona jest, że jest dla nich szkodliwa i krzywdząca, więc też ten aspekt potrzebujemy brać też pod uwagę i też o tym rozmawiać z dziećmi i też przypominać im w związku z tym o tym, na czym te relacje pomagają. Tutaj możemy korzystać z różnych tych sytuacji, które wydarzają się w tym świecie internetowym, w którym żyją dzieci i młodzież. Czyli jak jest Pandora Gate, korzystajmy z tego, rozmawiajmy. Jak teraz ostatnio było jakby kolejna taka odsłona takiej sytuacji, to też jest dobry moment, żeby do tego wrócić, żeby trochę porozmawiać o tym, co w tej sieci się wydarza, jak można reagować, jak można się chronić, co sprawia, że komuś wierzymy, tak żeby dzieci też zyskiwały taką inteligencję emocjonalną i umiejętność tego wglądu w siebie. Dzięki, Ewo. Kasiu, czy chciałabyś coś dodać do tego tematu? Ja może tutaj sobie myślę, że o roli nauczyciela może, znaczy, bo tutaj jakby mówiłaś Ewa, takim rozpoznawaniem, bo to, co mówiłaś Ewa, to jest jakby taka profilaktyka, tak jakby tutaj zrobić, żeby dziecko ochronić, jak ono, żeby ono albo nie weszło w taką relację, albo właśnie wiedziało, jakie są te czerwone lampki danej relacji. Natomiast ja sobie myślę też, że od strony nauczyciela też możemy, no bo my często nie wiemy, co się dzieje, tak, z dzieckiem. No, ono przychodzi na lekcję, ale jednak nauczyciel jest tą osobą, która spędza z dziećmi bardzo dużo czasu, więc też może, jeżeli coś złego się dzieje w jego życiu, no to myślę sobie, że można po tym, jak on się zachowuje, czy dana osoba, tak, dziecko, dziewczynka się zachowuje, można stwierdzić, że coś być może jest nie tak. I wtedy to można zacząć taką rozmowę, zapytać się, tak, czy, bo nagle dziecko było zawsze otwarte i pełne energii i nagle staje się wycofane, albo nigdy nie miało jakichś, nie wiem, markowych ubrań, a nagle przychodzi i zaczyna ubierać rzeczy, które gdzieś tam są nowe i jakieś, no nie wiem, niezbyt tanie, prawda? Więc tutaj możemy sobie zadać pytanie, co tu się stało, tak, z tym dzieckiem, czemu nagle taka, co się wydarzyło po prostu. I to, co tutaj też nawiążę do Ewy właśnie, że dziecko się być może zakochało, tak, być może zwyczajnie po prostu chroni relacje, nawet jeżeli jest to starsza osoba, bo też w pewnym wieku, no, bycie ze starszą osobą to jest po prostu coś fajnego, coś super, tak, więc ona się może nawet chwalić koleżankom czy kolegom. Więc tak ważne jest to, żeby no, po prostu obserwować dzieci w takiej codziennej relacji między sobą i patrzeć, czy właśnie coś się nie zmieniło i nie zmieniło na jakąś taką negatywną, na tą negatywną stronę, bo rzeczywiście może tak być, że będziemy pierwszą osobą, która to zauważy, bo spędzamy z dzieckiem bardzo dużo czasu w szkole. Też tak sobie tutaj myślę, że dobrze, to już wspominałam, że dobrze wejść jakby w to środowisko dziecka i na przykład tutaj też nawiążę do Ewy, tego, co mówiła Ewa, że
jak są jakieś takie sytuacje na bieżąco, tak, to wykorzystywać je do tego, żeby pewne sytuacje obnażać, mówić o jakichś trendach czy sytuacjach, które mają miejsce i kończą się negatywnie, ale też może warto by było po prostu wejść na jakieś platformy, na których dzieci aktualnie przebywają, na których one są i po prostu być tam i obserwować nowe trendy, które po prostu tam się dzieją, bo może po prostu mając wiedzę, co się teraz na bieżąco dzieje, jesteśmy w stanie też pewne rzeczy po prostu przewidzieć, pewnych rzeczy porozmawiać i dzięki temu no, dać dzieciom tą broń do tego, żeby po prostu były bezpieczne. Ja bym tutaj bardziej zachęcała do tego, żeby budować może taki dialog, że te dzieci nam trochę opowiadają o tym, co dzieje się w sieci, bo wiem z własnego doświadczenia, ale też w ogóle z doświadczenia naszego zespołu, że my zawsze, pomimo tego, że staramy się być tam, gdzie są dzieci i nawet jakby prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, to jednak zawsze dowiadujemy się od nich i zawsze jesteśmy opóźnieni, że naprawdę no, nie udaje nam się być tak, żebyśmy zawsze byli w tym samym momencie, wiedzieli, co jest aktualne, co dzieci, musimy się tego od nich dowiedzieć i dlatego tu, Kasiu, co mówiłaś, no, że rzeczywiście to budowanie takiej relacji, że rozmawiamy i że się dowiadujemy, że tam zaglądamy w te obszary, jak się już dowiemy i wiemy, o co chodzi, no to, że to jest kluczowe, ale rzeczywiście dobrze jest tak się postarać, żeby dzieci też nam o tym opowiadały, o nowych challenge'ach na TikToku, o nowych jakichś trendach, bo tak jak mówię, no pomimo naszych ogromnych starań i nakładu czasu, i tak zawsze jesteśmy kilka kroków za nimi i po prostu potrzebujemy od nich się tego dowiadywać, potrzebujemy tej współpracy z nimi, tego przepływu informacji. Dziękuję, to bardzo wartościowe, że dzielicie się tak konkretnymi przykładami. Tak, no bardzo, bardzo cenne jest to, co powiedziałyście na temat tych czerwonych flag. To nawet w języku uczniów, prawda, red flagi teraz są takim tematem, który uruchamia też ich do myślenia, więc od razu wyobraziłem sobie, że jest to taki fajny kawałek do zajęć wychowawczych, kiedy można wspólnie poszukać tych red flag w budowaniu relacji online, prawda, w sieci, żeby też zapytać o to, jak uczniowie to widzą. To rozróżnienie i tak myślę sobie, że chyba my wszyscy, może to jest zbyt odważne z mojej strony, ale to, co Ewa powiedziałaś a propos w ogóle relacji bliskich, romantycznych czy relacji przemocowych, że mamy chyba tak w ogóle społecznie lekcję do odrobienia w kontekście relacji, żebyśmy przyjrzeli się temu i rzeczywiście, żebyśmy potrafili też. Stąd też zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie od tego definiowania przemocy, żebyśmy umieli w ogóle też na razie nawet na poziomie teoretycznym te relacje przemocowe nazwać, tak nawet na poziomie nomenklatury. Dziękuję też Wam za wyjaśnienie tych zachowań manipulacyjnych. To, co przykuwa moją uwagę, no to zakochanie, bo wydaje mi się, że nasi uczniowie rzadko dzielą się taką przestrzenią i że to jest już przestrzeń nawet nie bliska, tylko intymna, więc tu widziałbym chyba pracę z tym ewentualnym zakochaniem bardziej na poziomie profilaktyki, żeby w ogóle nazywać to tak, jak wy to dziś zamodelowałyście, żebyśmy mogli zobaczyć sobie ta tajemnica, to tabu też. No, to też jest ciekawe, żeby w ogóle uczniom pokazywać, że oni mają takie przestrzenie tajemnic i że są różne motywacje do tego, co się tam może w tej tajemnicy skrywać i dlaczego pewnych relacji na przykład nasi podopieczni nie chcą ujawniać. Mam do Was prośbę, bo Ewo, Ty często, już, znaczy często, trzykrotnie użyłaś Pandora Gate. Myślę, że część z nas, naszych uczestników może nie wiedzieć, o co chodzi, ale też użyłaś czegoś takiego, że można z uczniami wykorzystać tę sytuację do tego, żeby w ogóle rozmawiać o tych zagrożeniach. I czy mogłybyście, albo Ewo, może od ciebie zacznę tę prośbę, trochę nam tak opowiedzieć o tym, czym jest ta Pandora Gate i właśnie trochę zamodelować, jakbyś do nas trochę powiedziała, tak jakbyś mówiła do uczniów, wiesz, żebyśmy mogli to rozpracować jakoś.
To ja mam też pytanie do Państwa, czy kiedy to się wydarzało, nie wiem, czy Państwo z jakimi osobami, w jakim wieku Państwo pracujecie, czy rozmawialiście o tym, bo to był swego czasu ta Pandora Gate, czyli to był taki moment, w którym youtuberzy, między innymi Wardęga, nagrali takie materiały dotyczące zachowań innych youtuberów, którzy uwodzili dzieci w internecie i pokazując różne screeny z tych sytuacji, nagrania jakichś głosówek i tak dalej. I to, co było ważne, no to co my też obserwowaliśmy, to że ponieważ te materiały oczywiście to jakby też miało swój, jakby chodziło o zasięgi i te materiały były zapowiadane, że młodzi ludzie czekali na te materiały i oglądali je w momencie, kiedy one pojawiały się w internecie, jakby powodowani też jakąś dużą ciekawością i taką chęcią, bo to jest to, czym żył wtedy internet. Inni twórcy internetowi to komentowali, tego było bardzo, jakby to było tego było bardzo dużo. I teraz jakby takie sytuacje, no to jest taki moment, gdzie rzeczywiście warto jest z młodymi osobami porozmawiać, najpierw dowiedzieć się w ogóle, czy oni o tym słyszeli i co oni o tym wiedzą. Zanim powiemy o jakichś swoich definicjach czy jakiejś swojej perspektywie, to najlepiej jest zebrać to, co oni wiedzą, żeby oni się podzielili, bo wtedy też możemy to skomentować i możemy ewentualnie pokazać im jakiś inny punkt widzenia czy inną perspektywę. Także ja bym zaczęła w ogóle od tego, żeby po prostu zapytać, czy słyszeli o czymś takim jak Pandora Gate i jeśli tak, no to co słyszeli, jak oni to rozumieją, jakie jakieś emocje czy uczucia w nich wywołuje taka sytuacja, czy w ogóle spotykają się, słyszeli wcześniej o takich sytuacjach jak na przykład właśnie relacje dorosłego mężczyzny z nastolatką, czy może jakby znają takie osoby i tu już rzeczywiście poprowadzić i też tak odpowiadać na to, co będą nam młodzi ludzie mówić. No, tak jak ja pracuję z młodymi osobami, no to naprawdę jest tak, że oni jakby wiedzą, czym jest pornografia, oni nawet jeżeli nie nazywają czegoś groomingiem czy uwodzeniem, no to oni jakby wiedzą, o co chodzi, rozumieją to jakby, że takie rzeczy się wydarzają, czasem kogoś znają, wiedzą, czym jest sexting, wysyłanie swoich nagich zdjęć, bardzo często znają takie osoby, które to zrobiły, czasem sami jakby zrobili takie rzeczy, jakby robią takie rzeczy. Także też nie obawiajmy się tego, że to my coś im powiemy i oni wtedy zaczną to robić, bo oni naprawdę to wiedzą i tutaj jakby potrzebują od nas na pewno jakiegoś takiego framingu, jakiegoś takiego ujęcia w ramę tej sytuacji i nadania jej takiego znaczenia, no bo często teraz jakby pytanie, no co mogą ludzie, młodzi ludzie sobie wyobrażać? Mogą sobie wyobrażać, no że w sumie słabo, ale też fajnie, nie? Bo jakby mi odpowiadał, nie wiem, miał 14 lat i jakiś super zasięgowy youtuber by ze mną sobie klikał, no to może to byłaby dla mnie fajna sytuacja, prawda? Nie jedna dziewczynka pewnie sobie tak pomyśli i zresztą no i zresztą jakby z takimi też młodymi osobami pracujemy, czy mamy do czynienia, prawda, że ten świat YouTube'a, bo to jest to też, o czym my musimy pamiętać, tych mediów społecznościowych YouTube'a, no to jest tak, że wielu młodych ludzi naprawdę marzy o tego typu zasięgach, marzy o pewnego rodzaju popularności oraz otarcie się jakby umowne o te osoby, które są tak popularne, no daje im pewne takie profity wewnętrzne, więc też mogą postrzegać tą sytuację inaczej. I teraz od nas zależy, że my im to nazwiemy, że my im nazwiemy, że to nie jest okej, że dorosły mężczyzna spotyka się z osobą nastoletnią. I dlaczego to nie jest okej? Dlaczego to jest, że to jest niezgodne z prawem, że to jest krzywdzące, że osoba nastoletnia nie ma możliwości podjęcia takiej decyzji, bo jest po prostu za młoda i tak dalej, i tak dalej. I tutaj możemy korzystać z wielu jakby takich tak naprawdę też kulturowych jakby rzeczy, które dzieją się wkoło, typu, że na przykład no nie wiem, kilka lat temu piosenkarka Demi Lovato wypuściła taki teledysk i piosenkę 17-29, ona ma aktualnie, miała wtedy 29 lat i zaśpiewała o swojej relacji, w którą weszła mając lat 17. I rzeczywiście, kiedy ona była w tej relacji, miała lat 17, była w relacji z 29-letnim mężczyzną,
to nikt jakby w, nie wiem, prasie kolorowej czy tam w mediach społecznościowych, nikt w ogóle nie nazywał tego, że coś tutaj jest nie tak. Wszystko to było jakoś uznawane, że piękna para, prawda, i tak dalej. Dopiero kiedy ona osiągnęła ten wiek i pomyślała sobie, okej, to ja bym miała teraz spotykać się z 17-latkiem, coś tutaj jest nie okej, to by ta relacja była nie okej, ona potrzebowała tych jakby tych wielu lat, żeby zrozumieć, że to, co się wtedy wydarzyło, było dla niej krzywdzące, przekraczające, no to, to jest to, o czym my potrzebujemy rozmawiać, prawda? Przekładać trochę. Czy byłoby okej, gdyby no, na przykład, no nie wiem, 25-letnia kobieta spotykała się z 14-latkiem? To czasem jakby rzeczywiście młodych, jakby młode osoby jakoś tak przebudza, że zaczynają to widzieć inaczej. I tutaj jakby te rozmowy, rozbrajanie takich jakichś stereotypów, bo znowu to jest to, co Kasia powiedziała, że postrzegane przez młode osoby jako atrakcyjne jest to, że nie wiem, 14-letnia dziewczyna ma 25-letniego chłopaka i że który jest na przykład, nie wiem, dobrze zbudowany, młody, bogaty, atrakcyjny i że to jest jakaś, i inne koleżanki mogą jej zazdrościć. Więc potrzebna jest nasza narracja, nasze wyjaśnienie, nasze pokazanie, dlaczego to nie jest okej, ale też tego, dlaczego możemy mieć pokusę, żeby na przykład wchodzić w takie relacje, że co one nam mogą, jakby co one mogą dawać, co może się na przykład nam wydawać i tak dalej, i tak dalej. Także to są takie, takich momentów jest w sumie dość sporo w takim tym świadku, a to ktoś upubliczni czyjeś zdjęcia, a to wyciekną czyjeś zdjęcia, a to właśnie jest jakieś zachowanie, więc jakby dobrze jest to komentować, a druga rzecz, i tutaj też jakby powtórzę za Kasią, to dołączanie do tego, co młodzi robią, czyli jeżeli wiemy, że oni wszyscy oglądają jakiś serial, bo tam może nie wszyscy, ale 70% i mamy jakkolwiek na to czas, bo wiem, że czas jest bardzo cenny, ale mamy czas i możliwość, obejrzyjmy ten serial, porozmawiajmy o tych rzeczach, które w tym serialu się dzieją, jakby tak, żebyśmy też wiedzieli, czym oni żyją i mogli nawiązać z nimi tą rozmowę i powiedzieć, okej, ale to wy myślicie, że to było okej, jak on się zachował, albo dlaczego to nie było okej, albo jak ona mogła zareagować inaczej, co byście zrobili w tej sytuacji, bo to jest, po pierwsze, łatwiej jest rozmawiać o innych osobach, bo przenosimy teraz jakby, dzieci trochę nie muszą myśleć o sobie, ale myślą o innych osobach, łatwiej jest to zaaranżować, trochę wyreżyserować, jakby co mogłoby się wydarzyć, no ale to też daje nam taką, jakby to powiedzieć, taki pomost z młodymi osobami, prawda, że my trochę tak do tego ich świata zaglądamy, może nie wchodzimy całkiem, bo też nie jesteśmy wpuszczani, ale przynajmniej trochę tam jesteśmy w stanie zajrzeć i nawiązać jakąś nić połączenia. Dzięki, Ewo. Chciałbyś, Kasiu, uzupełnić tę wypowiedź? Znaczy, ja tak tylko, już Ewa zaczęła, znaczy mówiła o tym, ale tak sobie myślę, że ważne jest, żeby pamiętać, bo czasem jest tak, że po prostu my nie chcemy jakiegoś tematu poruszyć, bo sobie myślimy, no jak zaczniemy o tym rozmawiać, to wtedy oni właśnie zaczną coś tam robić. A to mówienie o jakimś temacie to nie sprawia, że ten temat nagle się pojawi. Tak? Jeżeli zaczniemy mówić o pornografii, to nie będzie tak, że dzieci zaraz zaczną oglądać. Jeżeli zaczniemy mówić o przemocy seksualnej, to nie jest tak, że nagle dzieci zaczną jej doświadczać. Natomiast traktowanie jakiegoś tematu jako temat tabu, no to też w drugą stronę nie sprawi, że on zniknie i go nie będzie. Tak? Więc najważniejsze jest to po prostu właśnie taka edukacja seksualna, psychoedukacja, rozmowa właśnie o tym, co się dzieje, no to jest, nie wiem, w ogóle kluczowe w każdej relacji. Tak? Czy to jest relacja uczeń-nauczyciel, czy relacja partnerska, czy relacja rodzic-dziecko. Po prostu trzeba się otworzyć na potrzeby drugiego człowieka i po prostu zacząć rozmawiać, tak? I to, że zaczniemy rozmawiać otwarcie się na te potrzeby, no sprawia, że wzrasta poczucie bezpieczeństwa u dziecka i dziecko po prostu czuje się takie bardziej otwarte na tą rozmowę, na bardziej komfortowe na to, żeby się po prostu otworzyć i mówić o tym, czego doświadcza. I też, Maćku, zrobiłam sobie taką notatkę, bo ty powiedziałaś coś bardzo ważnego, że są te takie tematy, z którymi dzieci nie będą rozmawiać z osobami nauczycielskimi, typu na przykład właśnie zakochania, albo rzadko będą. I teraz no, chciałabym wprowadzić taki wątek, który wiem, że jest bardzo trudny, współpracy z rodzicami, że jednak ta profilaktyka w ogóle zagrożeń jakichkolwiek, no to jest trochę takim, najlepiej jak jest takie całościowe podejście, czyli że cała społeczność jest w to zaangażowana. I wiem, że to jest ogromnie trudne, bo jakby z rodzicami no,
często po prostu oni nie pojawiają się, nie są aktywni, nie chcą uczestniczyć, nie angażują się, ale tutaj jednak to jest nie tylko edukacja dzieci, nie tylko to, że osoby nauczycielskie są wyedukowane, ale też, że ci rodzice jakoś są uczuleni na to, na co zwracać uwagę. Bo na przykład w przypadku zakochania osoby nastoletniej, no to tutaj rodzic pierwszy zauważy, prawda, że nie wiem, córka się szykuje 2 godziny na wyjście, na spotkanie z kimś, albo właśnie, nie wiem, tam w pokoju słucha smutnej muzyki, albo tam przeżywa, że chłopiec coś tam, prawda, no my to widzimy, bo widzimy dzieci na co dzień, prawda, i widzimy tą zmianę, nawet takie subtelne zmiany. I tutaj rodzic wtedy, no dobrze, żeby ich wzmacniać w tym, żeby wtedy naprawdę zapytali, okej, ale jakby zainteresowali się w kim, prawda, że jakby albo, że spędza więcej czasu w internecie, albo wręcz bardziej niż zwykle, bo osoby nastoletnie i tak jakby ukrywają tam przed nami ten telefon, chowają ekrany i tak dalej, ale że robią to bardziej niż zwykle, albo, że pojawiają się właśnie jakieś prezenty, nie wiem, drogie rzeczy i nie wiadomo skąd, że dziecko zaczyna mieć jakieś tajemnice, że jakoś się zmienia jego sposób funkcjonowania, jest na przykład smutne, bardziej zestresowane, bardziej reaktywne, szybciej się denerwuje, no różne takie sygnały i one oczywiście nie muszą jednoznacznie świadczyć o tym, że dziecko jest wykorzystywane online, ale mogą. I więc dobrze jest jakby zwracać uwagę na te nawet najdrobniejsze zmiany i po prostu sprawdzać, o czym one są. Czy one są o tym, czy są o czymś innym. I no, tutaj ten rodzic jest bardzo ważny, no bo bez tego rodzica, no jakby nauczyciele, osoby nauczycielskie owszem widzą dzieci, ale czasem przez godzinę jakiegoś, prawda, tam przedmiotu jest tam mnóstwo rzeczy do zrobienia, więc czasem trwa, zanim zauważycie pewnie Państwo jakąś zmianę w dziecku. Natomiast no, rodzic ma możliwość zauważenia jej o wiele szybciej. Także ta współpraca z rodzicami, no to jest coś, na co warto rzeczywiście budować w miarę możliwości i też chęci po stronie rodziców. Dziękuję Wam. Przedstawiacie dwie różne perspektywy, to znaczy temat jest spójny, ale robicie to w dwa bardzo odległe sposoby. Dzięki temu mam wrażenie, że po wysłuchaniu Was obu mamy taką pełnię. Ewo, Tobie bardzo chciałem podziękować za takie przybliżenie. Ja to sobie zanotowałem jako przekroczenie jakiejś granicy tego świata wirtualnego, to znaczy opowiadasz o rzeczach, o których ja nie mam świadomości, że są. I właśnie na przykładzie tej Pandory Gate pokazałaś mi, jak przekroczyć ten próg na to, czego ja nie widzę. To jakby może też nawet na co ja mam opór, tak żeby zobaczyć, bo nie jest to w jakimś moim osobistym repertuarze jako nauczyciela. I rzeczywiście to było bardzo cenne, żeby zobaczyć. Mam też taką refleksję od razu po tym, o czym słuchałem od ciebie, że też takim wyzwaniem od razu dla mnie jako nauczyciela jest nie oceniać tego, jak sobie stworzyć taką postawę, że ja słyszę to od uczniów, ale nie oceniam, że na przykład to jest na jakimś wysokim miejscu, jeśli chodzi o ich system wartości. I przyznam szczerze, że to kolejny taki szczebel w jakimś osobistym, ale i też zawodowym rozwoju, prawda, że jeżeli decyduje się na oddanie przestrzeni takim tematom i zbliżeniu się do świata moich podopiecznych, no to też dobrze byłoby kształtować sobie postawę, no, bliską obiektywizmowi, przynajmniej, prawda, żeby nie wejść i od razu nie wejść z kosą w cudzysłowie, czyli kosić wszystko, czego się usłyszy. Myślę, że my nauczyciele, no jesteśmy z tymi ocenami jakoś tak no po prostu zlepieni z tożsamości, no bo to ocenianie jest w naszym repertuarze i często musimy to robić, ale tutaj myślę o tej postawie obiektywizmu. Kasiu, a tobie jeszcze... Nawet myślę, wiesz, Maćku, że słucham? To jest przede wszystkim taka postawa zaciekawienia, że potrzebujemy się przełączyć. Nie, że my wiemy, czym to jest, stratą czasu, czymś jakimiś głupimi treściami, tylko naprawdę się zaciekawiamy. Ja myślę, że osoby nauczycielskie mają tego jakby bardzo dużo, no, takiego zaciekawienia się dzieckiem czy osobą nastoletnią, no bo przecież wybór pracy z dziećmi czy osobami nastoletnimi to też jest pokierowane jakąś taką, prawda, chęcią obcowania z tymi ich światem. Więc to zaciekawienie takie, okej, o czym to jest? Dlaczego to jest takie interesujące? Dlaczego to tak przyciąga uwagę? Co sprawia, że dziecko czy młody człowiek wybiera bycie online versus tam bycie offline, prawda? Dlaczego akurat ten twór?
twórca, jakby jakie, co on uruchamia, jakby jakie, nie wiem, marzenia, fantazje czy nadzieje, prawda? Tam jest tak dużo treści, które możemy odkryć, to jest naprawdę bardzo fascynujące i że jak tylko młody człowiek poczuje, że po drugiej stronie nie ma tej właśnie takiej oceny, a znowu z telefonem, a co za głupotę oglądasz, prawda? Tylko że jest ktoś, kto jest ciekawy i wręcz nawet chce dołączyć, zobaczyć, to pokaż mi jakby i tak dalej, no to oni są wręcz jakby bardzo gotowi, żeby się tym dzielić i to jest jakby opowiadać, dzielić i też jakby pokazywać ten świat. To tutaj warto właśnie tą przestrzeń eksperckości na chwilę oddać. Wiem, że dla nas nauczycieli to nie jest takie, takie oczywiste, ale zachęcam i to słowo ciekawość, ta postawa badacza, która mogłaby budzić właśnie ciekawość, będzie cenna. Kasiu, tobie przede wszystkim dziękuję za takie ciepłe wprowadzanie do edukacji seksualnej. Mówisz to w taki sposób, że wydaje mi się to naturalnym i dzięki temu, w jaki sposób tutaj to zamodelowałaś, to takie myślę sobie, no tak, że wiesz, że tak jesteś pierwsza, o tak ja to czuję, nie jak słuchałem ciebie, jesteś pierwsza, jak wiesz, że Ewa dała mi taki arsenał o czym, a ty mi pokazałaś jak, nie, żeby to wejść z taką, żeby wejść w to z taką naturalnością. Także bardzo wam dziękuję za tę część i chciałbym teraz... Wiesz, ja tu jeszcze bym dodała też, bo to też ważną rzecz powiedziałeś, że nie oceniać, wiesz, dla mnie to jest też takie, bo ja pracując jako nauczycielka to też widziałam wielokrotnie, bo to tak jak mówiłeś, jest częścią naszego po prostu już tak, naszej osobowości, to że musimy ocenić, no bo musimy gdzieś tam tą ocenę wystawić, a musimy sobie właśnie tutaj gdzieś to odstawić, no bo jednak jak dziecko nawet przyjdzie i powie pani, ja mam taki problem, bo właśnie tutaj, nie wiem, wysłałem zdjęcia i teraz nie wiem, co mam zrobić, no to taka naturalna i często, ja też słyszę to od młodych ludzi, często, że taka relacja jest, no, już na was zgłupiałeś, tak? No, że w ogóle, kto by w ogóle pomyślał, żeby zdjęcia wysyłać, no w ogóle, no już tam niczego w ogóle nie myślicie. No, właśnie. I to jest taka blokada po prostu dla tego młodego człowieka, bo on z taką otwartością i zaufaniem i jaką siłę musiał tutaj wykazać, żeby w ogóle przyjść i powiedzieć i po prostu styka się z takim, no, moim brzydko betonem, tak, że po prostu nie ma tego zrozumienia po drugiej stronie, że nie ma tego po prostu dziękuję ci, że przyszedłeś, tak, dziękuję ci, że mi to mówisz, dziękuję ci, że mnie wybrałeś, to co mówiła Siewa, tylko od razu takie, no już w ogóle co ty tam, tak, w ogóle jak to, więc takie, postarajmy się właśnie, powstrzymajmy się od tego oceniania i od takiego od razu krytykowania, tylko no postawmy się w takiej pozycji tego osoby rozumiejącej, która chce pomóc i wesprzeć po prostu, tak? I rozwiązać problem. Później przyjdzie ten moment na edukację i na takie, tak, co zrobić, żeby to się drugi raz nie wydarzyło, też bez krytyki i bez jakiegoś wywoływania poczucia winy. Natomiast ta pierwsza taka odpowiedź, no to po prostu może zaważyć, czy ta osoba w ogóle kiedykolwiek tak drugi raz się do kogoś zwróci, bo to jednak takie właśnie sytuacje to się zapamiętuje do końca życia, więc pamiętajmy o tym, że po prostu jesteśmy, jeżeli ktoś nas wybrał, to po prostu to doceńmy to i no przede wszystkim nie oceniajmy, nie krytykujmy, tylko podziękujmy i postarajmy się po prostu pomóc. Jeśli my nie umiemy, bo często tak jest po prostu, że no ja nie wiem, jak ja mam zareagować, tak, bo to zupełnie nie jestem terapeutką, więc nie wiem, jak zrobić, ale szukam osoby, która może mi pomóc i która temu dziecku może w jakiś sposób po prostu, no, sytuację rozwiązać i jak być z nią w całym tym procesie. Mm-hmm. Potrzebujemy też pamiętać, że jakby w tej sytuacji sprawcą jest osoba dorosła, a dziecko jest ofiarą, to dziecko jest wykorzystane, więc jakąkolwiek ocenę, którą moglibyśmy ewentualnie mieć, no to możemy ją mieć wobec, prawda, osoby, która dziecko zmanipulowała i potrzebujemy tutaj widzieć tą krzywdę dziecka, że nawet jeśli dziecko podjęło jakieś zachowania, stworzyło jakieś materiały, wysłało je i tak dalej, no to jednak wydarzyło się to w ramach jakiejś sytuacji, w której ono zostało wykorzystane, prawda, i jest ofiarą tego wykorzystania. Dziękuję wam bardzo za takie merytoryczne obudowanie tej sytuacji. Ja jeszcze tak z perspektywy nauczycielskiej zachęcę państwa, którzy nas słuchacie, do tego, że to nie jest taka sytuacja interwencji, że jest akcja i od razu musi być reakcja, że właśnie ten moment na wysłuchanie i bycie w takiej przestrzeni, że ktoś do nas mówi, no nie musi od razu przerodzić się w jakąkolwiek taką nawet automatyczną czasem reakcję, tylko możemy sobie dać też czas, bo treść jest, może być dla nas też wyzwaniem. Tak dla mnie pewnie byłaby wyzwaniem przyjęcie tej treści i
Ja, myśląc o sobie, dałbym sobie przede wszystkim czas na to, żeby zastanowić się, co robić, tak żeby te sytuacje właśnie w takim, tak jak nasze ekspertki powiedziały, poprowadzić po prostu w taki sposób korzystny dla osoby, która się do nas zwróciła. Chciałbym teraz poprosić o rozróżnienie dodatkowych terminów, bo byliśmy w takim kawałku interwencji, wchodziliśmy w różne światy, a teraz chciałbym Was poprosić o powiedzenie, rozróżnienie takich terminów jak wykorzystanie, molestowanie i prześladowanie seksualne. Jakie się definiuje? Tak, taki kawałek psychoedukacji poproszę. To my jakby w fundacji używamy takiego nazewnictwa jak wykorzystywanie seksualne dziecka oraz przemoc wobec dziecka. Jeżeli chodzi o przemoc wobec dzieci, to nie mówimy o tym ani nadużywanie, bo to mogłoby sugerować, że dziecko można w ogóle używać, ani molestowanie, bo to jednak bardziej przynależne jest do osób dorosłych. Także tutaj jakby posługujemy się tymi dwoma pojęciami i to mam wrażenie, że o nich żeśmy opowiadały. Nie wiem, Kasiu, czy chcesz dodać coś tutaj? Nie, jakby też ja jakby tutaj zdaję się na twoją wiedzę terapeutyczną, bo ja terapeutką nie jestem, nie chciałabym też tutaj, jestem pedagogiem, więc jakby tutaj jeśli 100% zgoda ze mną. Także wykorzystanie seksualne dziecka, przemoc seksualna wobec dziecka też, ja wiem, że kilkukrotnie powiedziałam dzisiaj ofiara, bo też chciałam dokonać pewnych rozróżnień, natomiast raczej staramy się mówić dziecko wykorzystywane seksualnie, dziecko pokrzywdzone wykorzystywaniem seksualnym, także tak też, nie wiem, nie pornografia dziecięca czy porno dziecięce, ale materiały pornograficzne przedstawiające wykorzystanie dzieci, także to są też takie jakby takie nazewnictwo, które też jest tak przyjęte na takim międzynarodowym poziomie. Jakby się Ewa mogła nam powiedzieć... Podmiotowe traktowanie dziecka w tym wszystkim, nie? No właśnie, chciałem zapytać właśnie o to, dlaczego warto mówić o tym języku i dlaczego teraz właśnie o tym mówimy, dlaczego to jest ważne, jaką to ma funkcję? No też po pierwsze to jest pewna narracja, która tworzy jakiś świat, czyli na przykład jak używamy strony biernej, na przykład dziecko zostało zgwałcone versus sprawca zgwałcił dziecko, no to też jakby no widzimy tą różnicę, prawda, jest sprawca i jest jakby, tak jakby dziecko, które zostało wykorzystane. Także ten język, którego używamy, jest bardzo ważny. Tak samo jak z tym przykładem, który podałam, na przykład nadużywanie, no, które sugeruje, że dziecko może zostać użyte. No i tutaj dlatego tak ważne jest jakby, no, posługiwanie się tymi pojęciami, które no, przedstawiają to w taki najbardziej podmiotowy sposób. Okej, rozumiem też, że... To jest też tak? W Biurze Rzecznika Praw Dziecka dla nas to jest właśnie kluczowe, żeby traktować dziecko jako podmiot swoich praw, tak? A nie przedmiot wymagający ochrony, także też żeby po prostu to, co mówisz Ewa, właśnie to nazewnictwo, ta terminologia, no to jest kluczowe właśnie, żeby dziecko było się podmiotowo traktowane, tak? To jest kluczowe w ogóle, no, w ogóle w podejściu, tak, do dzieci. Dziękuję Wam za to uwrażliwienie nas na język, jaki stosujemy w takich sytuacjach. Mamy pierwsze pytanie na czacie, pozwolę je sobie przeczytać. Czy przemoc w sieci musi zawierać w sobie obecność osoby dorosłej? Dzieci, młodzież wobec siebie wzajemnie także stosują zachowania przemocowe w tej sferze. To uwodzenie w sieci, o którym mówimy, to tak, tutaj jest rzeczywiście osoba dorosła, natomiast przemocowe zachowania seksualne to mogą być też pomiędzy rówieśnikami, czyli tutaj no, mówimy na przykład o namawianiu na wysyłanie zdjęć, o czym jakby to też się pojawiało, czy później upublicznianiu tych zdjęć jakby innym osobom, to tak, no to jak najbardziej tutaj w tych relacjach rówieśniczych to się wydarza, nawet dość często. Takie jakby zarówno namawianie na tworzenie takich materiałów, jak również następnie upublicznianie ich, czy rozsyłanie właśnie poznajomych, nie wiem, na przykład w momencie, kiedy tam kończy się relacja, czy coś takiego.
Kiedyś miałam taką rozmowę właśnie z młodym człowiekiem, który nie był wykorzystany seksualnie, natomiast on po prostu, przedstawiano mu, znaczy koledzy mu pokazywali treści pornograficzne w sieci. I dla niego to też było jakieś swego rodzaju, on się czuł po prostu, tak, no, że to było jakby przekroczenie jego granic, tego nie chciał oglądać. No jak wiemy, no, to już też pornografia też jest jakimś takim, tutaj, no jakby łączy się, prawda, z tym tematem, z tym, o czym rozmawiamy, no bo jak badania pokazują, no to średnio dzieci w wieku 11 lat już mają pierwszy kontakt z pornografią. To są badania właśnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę już przed kilku lat, więc nie wiem, czy to, przypuszczam, że jeszcze teraz jest wcześniej, no bo mówi się, że dziecko dostaje telefon, swój telefon w okolicach pierwszej komunii, czyli około 9 lat, a właśnie pierwsze te treści często ogląda albo pokazywane mu są właśnie na telefonie, więc no myślę sobie, że może to być wcześniej, więc to też jest taka trochę, tutaj nie mówimy o tym, ale też ta pornografia, pokazywanie pornografii, kontakt dzieci z pornografią, taka ekspozycja na te treści i w ogóle wszelkie takie mechaniczne podejście do relacji tak seksualnej dwóch osób też tutaj jest swego rodzaju może być też odebrane przez dziecko jako przekroczenie granic i może nie wykorzystanie, ale no zdecydowanie kontakt przekraczający granice. Ja też tak sobie myślę, że w kontekście tego pytania ważne jest też to, że my często skupiamy się na takiej pracy no z dziećmi, które są zagrożone wykorzystaniem albo jakby doświadczyły wykorzystania. Natomiast mało też mówimy, czy też na przykład jak mają rozpoznawać te czerwone flagi, natomiast mało też mówimy o dzieciach, które mogą być w roli sprawców. I też taki kontakt, częsty kontakt z pornografią osób nastoletnich często prowadzi do tego, no, że młodzi ludzie nabywają pewne wzorce relacyjne, które później chcą realizować, czyli mają poczucie, na przykład chłopcy mają poczucie, że w relacjach z dziewczynami potrzebują jakoś dominować i zachowywać się w pewien taki rozseksualizowany, ale też trochę przemocowy sposób, taki uprzedmiotowiający dziewczyny na przykład, prawda? Dziewczyny z kolei mogą mieć poczucie, że powinny być bardziej uległe, czy właśnie jakoś wchodzić w tą konwencję, czy w ten kontekst, który tworzą. I te wzorce są szkodliwe zarówno dla oczywiście jakby chłopaków, jak i dla dziewczyn. I tutaj jakby pokazywanie tego, no jakby to jest oczywiście kolejny wielki temat, kwestia związana z jakby z kontaktem z pornografią i jak tutaj w tym temacie, nie wiem, edukować, czy jaką profilaktykę prowadzić i jak reagować. No ale że tutaj to też jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy z kolei mieli też na uwadze osoby, które ewentualnie no, mogą tą przemoc realizować, czyli namawiać, manipulować na jakby swoich rówieśników, żeby wysyłali zdjęcia, wysyłać im linki do pornografii, czy jakoś przymuszać do oglądania tej pornografii. Dziękuję Wam bardzo. Rzeczywiście słuchając Was uświadomiłem sobie, że my mówimy często w kontekście wychowywania o tym, że dzieci i młodzież uczą się najwięcej poprzez modelowanie. No i w przypadku, kiedy brak jest takiej rzetelnej edukacji seksualnej, no to modelowanie zachodzi właśnie przez takie źródła także, o których Wy wspomniałyście. Dobrze, słuchajcie, mam takie poczucie, że dość dużo powiedzieliśmy o tym, co może zadziać się w relacji z młodzieżą i myślę, że te nasze pierwsze 72 minuty spotkania, które jesteśmy z Państwem, no uposażyły naszych słuchaczy i także mnie w dużo narzędzi takich. Myślę, że to była bardzo otwierająca część, taka nazwałbym ją nawet pewnego rodzaju warsztatowa, że podałyście bardzo dużo przykładów, ale też same zamodelowałyście, jak możemy o tych tematach związanych z przemocą seksualną w sieci rozmawiać z dziećmi i młodzieżą. Teraz chciałbym zapytać Was, gdzie można szukać pomocy, wsparcia i wiedzy? Tak, jeżeli potrzebujemy zrobić to na zewnątrz szkoły, czyli pytanie tu jest o instytucje, telefony zaufania, dobre źródła, które mogłybyście nam zarekomendować.
Ja może od razu zarekomenduję telefony zaufania. Tutaj dwa takie telefony zaufania, które uważam, że są bardzo dobre. No to pierwszy to jest telefon zaufania Rzeczniczki Praw Dziecka 812 12 12, gdzie pracują seksuolodzy, którzy na pewno wesprą czy to rodzica, czy dziecko tak, w sytuacji, czy nauczyciela, jeśli ma taki problem właśnie z nie może sobie poradzić, ani jak, a dziecko nie może sobie poradzić, a dorosły nie wie, jak pomóc dziecku w takiej sytuacji. Bądź też telefon Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116-111, gdzie na tej samej zasadzie działają oba te telefony. Ja też jeszcze chciałam polecić, jeśli chodzi o źródło wiedzy, bo tutaj, gdzie szukać pomocy, tak? No to te telefony zaufania. Natomiast gdzie szukać wiedzy, bo jest taki, dużo jest publikacji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat właśnie badań też na temat edukacji tutaj i wykorzystania seksualnego. Natomiast jest taka strona stowarzyszenia Twoja Sprawa i ona to jest, nazywa się bezpornografii.pl i tam właśnie propos tej, no jak w ogóle rozmawiać, no bardzo dobre są takie materiały o tym, jak rozmawiać z dziećmi, jak zacząć tą rozmowę o właśnie o seksie, o relacji, o pornografii też. I to może dać nam taką bardzo dobrą bazę do tego, żeby właśnie rozpocząć ten trudny dla zarówno dla nauczycieli, jak i dla dzieci temat. Bo tam po prostu dostaniemy takie tipy, takie wskazówki, jak zacząć, od czego zacząć, tak, z czym do dzieci przyjść i no, jak odpowiadać na ich pytania i jak normalizować ten temat, żeby po prostu jak naj... To było po prostu jak każdy inny, tak? I wtedy może to będzie taki zaczątek do tego, żeby dziecko się otworzyło i jeżeli będzie w trudnej sytuacji, to z nami porozmawia, albo po prostu będzie wiedziało, jak takiej sytuacji uniknąć, jak z niej wyjść i to, co mówiła Ewa, po prostu zablokować taką osobę. To ja jeszcze dodam telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 800-100-100. Jest to telefon w sprawie bezpieczeństwa dzieci dla rodziców i nauczycieli. Tam są dyżury prawników, tak jest. Psychologów i psycholożek. I można też po prostu się poradzić w jakichś różnych kwestiach. No właśnie, a jak dla osoby, która no nie ma takiego doświadczenia, jest na nauczycielką albo nauczycielem i musi pierwszy raz zadzwonić, to rozumiem, że nie ma się czego bać. Nie, no absolutnie. Zupełnie nie. Zupełnie my zachęcamy i w ogóle to jest też tak, że naprawdę są takie osoby bardzo po prostu specjaliści, tak, którzy wiedzą, jak rozmawiać na te tematy i w ogóle doświadczone też osoby w ogóle w pomocy dzieciom i naprawdę mogą bardzo, bardzo mądrze i bardzo tak z takim wyczuciem przeprowadzić nas, jak po prostu pomóc dziecku, jeśli chcemy w taki sposób, albo po prostu też poradzą właśnie, jak zachęcić dziecko, żeby ono zadzwoniło i otrzymało pomoc, bo to pewnie zależnie od sytuacji, już Ewa, ty bardziej znasz te tajniki, jak tutaj jest to przeprowadzane, ale pewnie w zależności od sytuacji oni albo pomogą osobie tak dorosłej, albo zachęcą właśnie, żeby zadzwoniło dziecko. Czy na pewno można w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tego, co zrobić, jak reagować, czy reagować, no to można uzyskać taką wiedzę. No, to są, tak jak zresztą Maćku powiedziałeś na samym początku, po prostu to są trudne tematy i to jest naturalne, że możemy nie wiedzieć, co zrobić, że możemy mieć jakieś poczucie niepewności, zastanawiać się, czy dobrze coś rozumiemy, jeżeli na przykład widzimy pewne sygnały, ale dziecko czegoś nie mówi i co mamy w takiej sytuacji zrobić. Może nam być trudno, nie wiem, zaufać jakiejś naszej intuicji, czy właśnie mieć dużo różnych takich dylematów koło tego, dlatego warto też wtedy skorzystać z takiej pomocy, porozmawiać ze specjalistami, którzy jakoś jakby pokażą kierunki, czy po prostu przez tą sytuację przeprowadzą. Bardzo Wam dziękuję. To pytanie trochę było takie, żeby ośmielić naszych odbiorców, nasze odbiorczynie. Ja mogę też powiedzieć Państwu, że korzystałem z pomocy telefonu zaufania akurat Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I no, to było bardzo ważne, takie rzeczywiście doszedłem do jakiegoś takiego momentu w pracy wychowawczej, w której już no, naprawdę nie wiedziałem i muszę przyznać, że to było, to przede wszystkim dodało mi dużo sprawczości, ale też takie poczucie, że
nie jestem sam i jakoś obniżyło poziom mojego lęku w tej trudnej sytuacji, którą miałem do rozwiązania. Tutaj pojawiło się pytanie w czacie i w zasadzie chciałem też zmierzać w ostatniej części naszego spotkania do tego tematu. Aha, bo tutaj mam do Was takie pytanie. A gdzie można zgłaszać przypadki przemocy seksualnej i jak to najlepiej zrobić? No, obecnie jest tak, że każdy dorosły, który się dowie o wykorzystywaniu seksualnym dziecka, ma obowiązek, żeby to zgłosić. I najlepiej jest to zgłosić, można zgłosić jakby zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w prokuraturze rejonowej albo w komendzie policji. Natomiast takie informacje, z których Państwo moglibyście sobie skorzystać, ja zaraz wpiszę na czat taką stronę fundacyjną związaną z reagowaniem na przemoc wobec dzieci, gdzie są wszystkie wzory pism i konkretne ścieżki, czyli jakie działania można podjąć, w jakiej sytuacji. Ale pewnie Kasia też z kolei masz tutaj coś do dodania z waszej rzeczniczej działki, a ja w tym czasie poszukam tej strony. Bo tak chciałam powiedzieć, że jeżeli, bo czasem jest tak, że no, tutaj Ewa napisze jakby jakie procedury są, jak to zrobić, ale czasem, co mówiliśmy, jest ciężkie po prostu, tak? No bo jesteśmy w takiej sytuacji, wiemy, że coś takiego się wydarzyło, ale naprawdę jakby przerasta nas ta sytuacja, więc po prostu ja zachęcam, można po prostu napisać do Biura Rzeczniczki Praw Dziecka i tam jakby my się możemy tym zająć, tak? Mamy specjalistów i po prostu też możemy takie zawiadomienie za Państwa złożyć, tak? Jakby pokierować też i kompleksową pomoc udzielić, więc jeżeli Państwo macie tutaj trudność, bo zakładam, że no sporo osób miałoby, tak? Ja myślę sobie, że ja bym miała, bo nie wiem, jak ja bym reagowała na to, więc dobrze po prostu sobie można do nas napisać i na pewno pomożemy. Natomiast tak sobie jeszcze myślę, że bo jakby właśnie z tym wykorzystaniem seksualnym jest cały czas ta kwestia też treści nieodpowiednich dla dzieci i pornografii, czy też pornografii z wykorzystaniem dzieci, więc jeżeli też trafimy na takie rzeczy, to chyba też warto powiedzieć, że jest taki punkt w NASK-u dyżurnet.pl i można zgłosić po prostu, jeżeli mamy gdzieś takie treści, które no, widzimy, że są nieodpowiednie dla dzieci, to zgłaszajmy je po prostu, żeby też no, było ich jak najmniej w sieci, bo no, też często właśnie obecność takich treści no, myślę, że to jest nielegalne, tak? A po drugie, no też zachęca swego rodzaju dzieci, jak bardzo dużo oglądają swego rodzaju czy przemocy, czy właśnie pornografii, to normalizuje pewne zachowania, tak? I wtedy no, dużo łatwiej jest im do różnego rodzaju sytuacji doprowadzić, myśląc, że coś jest po prostu normalne, tak? Więc jakby zgłaszajmy rzeczy, które nie wydają nam się dobre w sieci. A mogłabyś, Kasiu, powtórzyć jeszcze raz, gdzie można zgłosić takie nieodpowiednie treści? Ja może też na czacie napiszę, jeśli to... To super. To proszę Państwa, na czacie pojawiły się już telefony zaufania. Mamy telefon zaufania do Rzeczniczki Praw Dziecka, ale to taki jest telefon zaufania, nie bezpośrednio do Pani, tylko tam jest dział, który przygotowanych osób, które mogą udzielić pomocy. Mamy telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pojawiła się też rekomendacja strony bezpornografii.pl. Drugi numer do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i jeszcze widziałem, że Ewa wrzuciła nam Tak, dotyczącą reagowania oraz kontakt do poradni Dziecko w sieci. Niestety mieścimy się w Warszawie, więc dla online oferujemy tylko konsultacje dla osób dorosłych, nie pracujemy z dziećmi online, natomiast dla osób z Warszawy, jeżeli jest jakaś sytuacja związana z przemocą w sieci, to zapraszamy również do takiej pracy indywidualnej, bezpośredniej. I kontakt poradnia dws@bds.pl, to poradnia jest bezpłatna. Aha, no to warto tak podkreślić, że tu jest możliwość bezpłatnego kontaktu i uzyskania pomocy. I bo tutaj jeszcze Państwo macie ten dyżurnet, to jest to miejsce, o którym mówiła Katarzyna, w którym możemy zgłosić nielegalne treści. Tutaj mamy też rozszerzenie na / zgłoś myślnik nielegalne treści
i możemy w ten sposób, no też, proszę Państwa, jakąś sprawczość uzyskać w całej tej sytuacji. Myślę, że to dla nas wszystkich takie może dobre pierwsze kroki w tym temacie, żebyśmy się nauczyli też poruszać. Myślę, że takie ważne i do podkreślenia jeszcze raz to, o czym ty, Kasiu, powiedziałaś, że w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka można uzyskać też taką pomoc prawną, w której ktoś pomoże nam i przeprowadzi nas przez te procedury. Także jeżeli ktoś czuje opór, taki strach przed tym, że trzeba będzie przechodzić przez taką sytuację proceduralnie, to tutaj mamy taką ofertę pomocy. Proszę Państwa, powoli zadzwonić na telefon i właśnie uzyskać taką pomoc. Mi się wydaje, że najpierw najlepszym takim krokiem, ja bym tak sugerowała, najpierw zadzwonić, dowiedzieć się w ogóle, jaka pomoc będzie najlepsza, jakie postępowanie będzie najlepsze i wtedy właśnie. Czyli rozpoczynamy od rozmowy telefonicznej w celu w ogóle rozpoznania sytuacji, tak? Próbujemy. Tak, bo czasem nam się wydaje, tak. Myślę sobie, że czasem ciężko jest po prostu nawet takie kroki jakieś, w ogóle się tej sytuacji odnaleźć, tak? Znaleźć, co my możemy, co powinniśmy zrobić, co możemy zrobić, tak? Co powinno być pierwsze. Więc zawsze lepiej, jeśli nie wiemy, bo tak jak Ewa tutaj podała różnego rodzaju ścieżki, które można podjąć, więc jeżeli tak, no to super. Jeżeli wiemy, to reagujmy po prostu, tak? No bo zawsze będzie szybciej po prostu. Ale jeżeli nie wiemy, to dzwońmy, uzyskujmy pomoc i wtedy właśnie będziemy jej. Właśnie, to dzwonienie to jest nie bycie samemu w tej sytuacji, prawda? Myślę, że takie szukanie, budowanie sojuszników, poszukiwanie osób, które mogą być z nami w tej sytuacji, profesjonalistów, specjalistów, to myślę, że może wywołać trochę taki efekt naszego dzisiejszego spotkania też, że ja będąc z wami dzisiaj, no, czuję się dużo pewniej w tym temacie, słysząc jak wiele jest druki rozwiązań, no jakoś tak sam przyjmuję tę waszą sprawczość, no po prostu też zrobiliśmy kawał psychoedukacji dzisiaj, więc też tak czuję się po prostu lepiej przygotowany do tych treści i tego zadania. I ponieważ zostały nam 4 minuty do końca, to chciałbym na koniec takie prosić was o jakiś taki wzmacniający koniec, bo myślę, że dla wielu z naszych odbiorców to mogło być duże wyzwanie słuchać o tych wszystkich wydarzeniach i słuchać o tych tematach i o tym, jak należy się w tym poruszać. I chciałbym was prosić o jakąś taką wskazówkę, co może dać nam poczucie mocy, jakiegoś poczucia bezpieczeństwa w całej tej sytuacji. Ja dzisiaj o tym dużo mówiłem z własnej perspektywy, co mi dawało bycie z wami dzisiaj podczas tego spotkania, ale jeszcze proszę was na koniec o takie wzmacniające zakończenie. Może powiem, po prostu bądźmy otwarci na dzieci. Po prostu chciejmy ich słuchać, interesujmy się tym, co one robią i jeżeli dziecko do nas przyjdzie, no to dziękujmy za to, że nas wybrało, a nie krytykujmy je za to, co się gdzieś tam wydarzyło. Okej, dziękuję. Ja myślę, że takie sytuacje związane z wykorzystywaniem seksualnym mogą uruchamiać w nas różne nasze trudne emocje, czy nawet trudne doświadczenia. I dlatego też to reagowanie czy interweniowanie potrafi być ogromnie wymagającym procesem. I to, do czego bym zachęcała, do takiego powrotu do tu i teraz, do tego, że ile mam lat, w jakiej jestem roli, kto jest przede mną, takiego trochę powrócenia jakby do tej sytuacji, naprawdę takiego poczucia, jakie mam kompetencje, jakie mam doświadczenie, co potrafię, że umiem jakby skorzystać z dostępnych mi narzędzi typu właśnie telefony zaufania czy wsparcie u rzeczniczki praw dziecka i tak dalej, że mogę po to sięgnąć, no bo właśnie jestem dorosła i mam zasoby. Takie przywracanie do swoich zasobów, bo takie sytuacje mogą nas wytrącić z takiego jakby kontaktu z tym, z naszą siłą, z naszą mocą, z naszą dorosłością i z naszymi zasobami, więc warto jest sobie przypomnieć, że w jakiej jesteśmy roli, co możemy, co mamy, do czego mamy dostęp, ale też zadbać o siebie i być może, jeżeli jest taka potrzeba, to właśnie też poszukać pomocy dla siebie i dla tego, co jakby nam robią takie sytuacje.
Ewo, Kasiu, chciałem Wam bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za taką merytorykę i za taką no, baterię wiedzy. Dziękuję, że byłyście z nami. A Państwa poprosimy jeszcze o wypełnienie ankiety na koniec. To już nasz ostatni krok do tego, zanim się pożegnamy. I proszę Państwa, po wypełnieniu ankiety będziemy się już z Państwem żegnać. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy. Webinarium będzie można, proszę Państwa, obejrzeć. Ono będzie w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej. Też napiszemy dla Państwa taką tak zwaną krótką esencję, w której umieścimy najważniejsze rekomendacje, które dzisiaj od naszych ekspertek padły. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Państwu i naszym ekspertkom życzę spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Do ja widzenia. Również Państwu bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.